Ale bym się czegoś napił. Ale czekaj, ten kubek jest pusty, nie mam picia. Ej, zaraz, zaraz, co tu leci? Woda? Ale gorąca. Może to się zrobi? Hazie, czekajcie. Coś zaczyna się pojawiać? Zaraz, zaraz. Ej, to działa. Grafika się pojawia. Nowy, magiczny kubek Kosmos. Smysl Team, już dostępny na sklepie. Smysl.pl. Oho, ktoś dzwoni do drzwi. To pewnie mój synek wrócił. Tak to on. Wrócił ze szkoły. Ale masz pełen tormister. Cześć, cześć synku. Elegancko, jak było w szkole? Co tam? U mnie dobrze. Ja jestem po pracy, a mój synek jest po szkole. Z tormistrem. Tak właśnie. Właśnie mój wygląda synek, nie wiem czy go widzieliście, ale już widzicie. Jest prawie taki sam jak ja, tylko ma wielkie oczy. Fajnie dzisiaj było. O, fajnie było w szkole? Ciekawe co tam robiłeś, opowiadaj. Co tam masz? Słuchaj, dostałem piątkę? Piątkę? Ale z czego? Nie, ja ci nie wierzę. Piąteczkę? Pierwszy raz tak za dobre zachowanie? Ej, aż to jest dziwne. Z piątkę? On dostaje same trójki. No nie, ty jesteś trójkowy uczeń, a nie piątkowy. A jak tam plecak? Pewnie masz ciężki, co? Ej, a mogę pograć za tą piątkę? Chcesz pograć w gierki za piątkę? No dobra, no to skoro on dostał piątkę z zachowania, no dobra, to zgadzam się, możesz pograć. Juhu, jak się cieszę, elegancko i pobieg. Ej, czekaj, co jest? On już od razu biegnie. Ty już biegniesz do grania? O ty, mały jeden, patrz, jak już pobiegł do grania. Od razu, pierwsze co się cieszył i uciekł. No dlatego, że dostał piątkę, ale to mi coś nie pasuje. Dlatego, że piątkę z zachowania dostaje się dopiero na koniec semestru albo roku. Ej, ja to pójdę sprawdzić, wiecie co? Przeczytam mu w myślach. Mam takie super nowe moce, coś wam pokażę. O, już mój syneczek jest przy komputerze, gra sobie w gierki. Po szkole to od razu do gierek. Ej, a co wy robicie po szkole? Napiszcie w komentarzu, czy dostaliście dzisiaj jakąś fajną ocenę, albo co robicie teraz po szkole? Piszcie komentarze, kliknijcie łapeczkę w górę. Kto jest po szkole, to klika łapeczkę teraz. Pamiętajcie o łapeczce. A uwaga, teraz patrzcie co ja zrobię. On sobie tam gra, mnie nie widzi, a ja patrzcie na to. Będę czytał w myślach. Mocno, mocno, czytamy, czytamy. Poważnie czytamy w jego, uwaga. O, jest, wyświetliło, patrzcie. Widzę myśli synka. Ma normalnie taką chmurkę. Zaraz, zaraz, co on dostał? Minus 2? Ej, on nie dostał piątki, tylko dostał minus 2. Oszukał mnie, okłamał. O nie, za to będzie musiał iść do nauki. Za to kłamanie. Dobra, ja już idę. Dobra, teraz ściągamy to. Bum, okej, okay, jestem normalny. Idziemy do niego. Ej, synku, synku, co dostałeś? No, nie dostałeś piątki, nie dostałeś piątkę? Nie, żadnej piątki dostałeś! Dostałeś! Ja wszystko widzę, zobaczcie co on dostał. Tam jest normalnie minus 2 i w szkole, widzicie? O nie, dobra, rozwalam ci! Nie ma grania, nie ma grania! Zabieram, zabieram komputer, zabieram cały to! Nie ma grania, do nauki, ale już dostałeś minus 2, ja wszystko widzę, wszystko wiem co ty robisz. Co ja robię, no? Nie okłamiesz mnie! Ja widzę jego myśli, patrzcie, on ma tutaj normalnie minus 2. Do nauki już to, ale już! Teraz za to kłamanie, za karę będziesz cały dzień dzisiaj się uczył. Masz dużo książek do odrobienia. To wszystko musisz przeczytać i odrobić. Proszę bardzo, tak jest. No, do nauki. Widzicie, do nauki on musi iść, dlatego, że mnie okłamał. Przeczytałem jego myśli, dlatego, że mam takie super moce i mogę czytać w myślach różnym ludziom, osobom, zwierzętom i tak dalej. Wyjdźmy sobie teraz na dwór, idziemy sobie nakarmić. Wiecie co? Shiba pewnie jest głodny. W kominku sobie już grzeje. Chodźmy do Shiby. Shiba, cześć Shiba. O, elegancko jest. Co tam? Wodę sobie narobił, a idziesz się kąpać, czy co? Kiwał głową. To jest mój piesek. Kliknijcie łapeczkę dla Shiby. Wow, ale jaki słodziak to jest. Taki słodziak, jakbyście chcieli mieć takiego słodziaka, to klikajcie łapeczki. Kto lubi pieski? Chodź, Shiba, dostaniesz jedzenie. Nakarmię cię. Chodź tutaj, ja ci wyrzucę. Mam kości dla ciebie, proszę bardzo. Tutaj kość jest dla ciebie. Proszę bardzo, masz kość. Tutaj rzucę ci do karmy. O, elegancko rzucam ci. Proszę jeść kość. No, Shiba. Ej, Shiba, co ty robisz? Nie? Nie będziesz jadł kości, ale ty lubisz kości. Ej, zaraz, zaraz. Czemu on nie je kości? Przecież psy to uwielbiają. Kochają kości. Shiba, chodź, masz tutaj kość, masz tu. Rzucam ci, proszę bardzo. Patrz, jak ucieka. Ej, on odchodzi, co? Ej, muszę przeczytać się jego myśli. Ty, normalnie on nie chce tego. Raz, schowaj się tutaj za ścianą i zaraz przeczytam jego myśli. Patrz, on tam idzie. O, patrzy sobie, to coś tam szuka, ale czego on szuka? Uwaga, weźmy teraz tak. Muszę czytać jego myśli, poważnie, czytam jego myśli. Uwaga, patrzymy, czytam. O, co?
On myśli o rybie? Ej, niemożliwe. Patrzcie, on ma myśli ryby. Co jest? Nie wierzę w to. Jak pies kocha ryby? Co? Ej, on chce ryby? Nie wierzę w to. Shiba, czekaj, ja muszę to przetestować. Biorę teraz rybki. Dobra, biorę jedną rybkę. Okej, rzucę mu teraz rybkę. Proszę bardzo, rybka, rybka. Co jest? Ej, wziął rybkę. Ej, dobra, druga rybka. Patrz, on je ryby. Normalnie nie wierzę w to. Co? Shiba, ej, ale ty nie jesz rybów. Normalnie psy nie jedzą ryb. To tylko koty jedzą. Nie, co jest? Ale to jest mega dziwne. Do budy już, ale do budy. Mój pies się zmienił. Nie, no, nie wytrzymię. Na masakra. Do budy, ale już Shiba. Już do środka. A przy okazji wam coś pokażę. Shiba jest taki słodki i w ogóle możecie też mieć go i wy. Możecie mieć też Shibę za pomocą naklejek. Patrzcie na to! Nowe naklejki wleciały. Shiby, gdzie jest w różnych pozach. Patrzcie, jaki słodziak. Link w opisie smajsokro.pl. Nowe naklejki już są dostępne. Shiby! Także wpadajcie na mój sklep. Będę czekał na was. Smajsokro.pl. Takiego słodziaka możecie mieć i wy. Shiba! Dobra, a teraz idziemy od Shiby. To było dziwne. On lubi ryby, ale od kiedy? Przecież psy jedzą kości. Dobra, okej. No to wiecie co? Wracamy sobie do domku. Ej, czekaj. To jest mój kotek Pimpek wrócił. Ej, patrz, znalazł się Pimpuś, ale ma jakieś białe oczy. Ty, co mu się stało? Ej, Pimpuś, to ty jesteś? Jakieś dziwne białe oczy ma. Pimpuś, wszystko w porządku? Ojeju, co się stało, Pimpek? Ej, co mu jest? Kręci się w... Ej, może chce pić. Chodź, chodź, Pimpek, nakarmię cię. Chodź, chodź. Dam ci rybkę. Chodź, Pimpuś. Chodź, chodź, dobra. Chodź tutaj, usiądź tutaj. Ja zaraz cię przyjdę. Może Pimpek potrzebuje pomocy. Poszukam wody. Gdzieś tutaj powinien mieć wodę. Gdzie jest woda? Gdzieś tutaj miałem wodę, wodę. O, wezmę to. Tutaj mu będzie mógł poskakać sobie elegancko, dobra. O, tu jest coś na telewizorze. Patrzcie, mam coś włączone. Black Week na telewizorze. Woohoo! Największe rabaty aż do minus 90%, patrzcie. Od 25 listopada do 1 grudnia na moim sklepie. Największe rabaty. Zaczynamy tydzień rabatów od 25 listopada. Pamiętajcie, to jest nawet Shiba, który też się cieszy. I Pimpek, i Patrycja. Black Week. Największe rabaty na moim sklepie. Na wszystkie nowe rzeczy. Patrzcie, mam rękawiczki nowe. Widzicie? Smysl Team. Nowy magiczny kubek Kosmos. Nawet magiczny świąteczny się pojawił. I czapka Shiby. Smysl Team, którą tutaj mam czapkę. Te wszystkie rzeczy będą przecenione na Black Week. Wpadajcie. Nawet nowe poduszki, wszystko. Smajsokro.pl, link w opisie. Dobra, a my idziemy do Pimpka szybko. Chodźmy sobie, Pimpek. Masz tutaj do skakania, proszę bardzo, możesz sobie poskakać. I masz rybki, Pimpuś, masz tu jedzonko. Rybkę, chodź tutaj, rybkę masz. Pimpek, ej, co to on robi? Pimpuś? Nie chce rybki? Ej, wziął rybkę. Dobra, okej, co on robi? Patrz, wziął, wyrzucił, co? Pimpuś, masz rybę, jedz tą rybę. Ej, czemu nie chcesz ryby? Pimpek, wszystko w porządku? Ej, kot nie bierze ryby, patrzcie, on chodzi jakoś dziwnie. Ty, dobra, przeczytam myśli Pimpka. Czytamy myśli teraz kota. Dobra, uwaga, ostatnio tutaj z boku. Teraz patrzymy na niego, patrzymy i... czytamy myśli, czytamy... mocno, poważnie, uwaga, czytamy jego myśli. O, co? On myśli o kości? No nie, nie wierzę w to. Co? Pimpek? Wszystko w porządku. Ej, patrzcie, on ma myśli normalnie kości. Czyli ja widzę, co kot mój myśli, patrzcie. I normalnie on z głowy mu... on chce kość? Czekaj, nie wierzę. Pimpek, masz tu kość, uwaga. Pa. Wziął od razu! Normalnie ma kość, patrz, wziął kość i idzie z kością. Ale przecież koty nie jedzą kości, to tylko psy jedzą. Ej, to jest wszystko odwrotne. Co tu się stało? Nie wiedziałem, że oni mają takie myśli. Dosłownie nie wiedziałem o tym. Aż jestem dosłownie w szoku jestem, nie? Co tu się stanęło? Dobra, ja idę poczytać myśli. Okej, Pimpek, masz tu kości, zjedz sobie. Proszę bardzo, pobaw się. Cały dom dla ciebie. O, dałem mu kości, o sobie je. Ej, ale to były dziwne myśli, nie? Pierwszy raz przeczytałem myśli Pimpka i Shiby. Normalnie ja w szoku jestem. Dobra, wiecie co? Pójdziemy może teraz... do Livii może pójdziemy, dlatego jak mam super umiejętności czytania, to możemy przeczytać myśli różnych ludzi. Albo, czekaj, tutaj sobie zobaczymy, może pójdziemy też do wioski villagerów zaraz. Dobra, okej, idziemy pierwsze do Livii. Może chodźmy do niej i zaraz pójdziemy do villagerów, gdzie jestem ciekawy, o czym myśli villager. Sprawdzimy wszystkie myśli wszystkich ludzi tutaj na wiosce Smilandii. Dobra, idziemy do Livii teraz. O, jest Livia, patrzcie, jest Livia w środku. Może przeczytamy jej myśli. Czekaj, ona coś poszła ćwiczyć. Dobra, super się składa. Uwaga, uwaga. Czytam w myślach. Patrzymy poważnie, uwaga, co ona myśli. O, myśli o czymś, czekaj, o imprezie. Ej, ona myśli o imprezie. Czekaj, patrzcie, to tam jest impreza normalnie. Basenowa impreza. Dobra, idziemy teraz do niej, okej, zmieniam się, dobra. Cześć, Livia, siemanko. Co tam u ciebie słychać? Widzę, że ćwiczysz, ale ona myśli, patrzcie, o jakiejś imprezie fajnej. Tutaj dużo jest osób na basenie. Dobra, siemka, a dobrze, a u ciebie? Nic, nic, też wszystko w porządku.
Dobra, wiesz co, ja przyjdę tylko do ciebie później, tylko chciałem tak do ciebie przyjść, to później będę u ciebie, dobra? Później się spotkamy, dobra, papa, okej. Okay. Dobra, ja tylko wszedłem spytać się, ej, ona chce imprezę, dobra, to może zrobimy imprezę i zaprosimy ją na imprezę basenową, którą zrobię tutaj, ej, zróbmy imprezę i przygotujemy ją tutaj, ona się ucieszy, ona będzie mega się cieszyła. Tak, to będzie świetny pomysł i zaproszę wszystkich i Patty też zaproszę. Jeszcze tylko narysować tą kreskę ostatnią, ale nie udaje mi się. Ten ołówek jest zbyt stary. Ej, zaraz, co to? Wow, kredki z Maisel Team? Czekaj, jeszcze coś leci. Oj, teraz to można rysować. Od razu lepiej to wychodzi. Jeszcze tylko środeczek i mamy to, udało się. Nowe kredki i flamastry są już dostępne na sklepie smysokru.pl. Badajcie! Dobra, mamy balony, mamy picie, mamy jacuzzi, mamy parasole i jeszcze postawię kolejne picie elegancko i proszę bardzo, zrobimy imprezę basenową! Woohoo! Przygotowałem imprezę basenową, gdzie są różne balony, mamy też do siedzenia, do opalania, do picia, nawet jacuzzi. Ciekawe, jak się ucieszy Livia. Zrobiłem to taką niespodziankę, bo znam jej myśli i wtedy ona się tego nie spodziewa. Ona będzie na pewno w szoku. Dobra, idziemy teraz po nią. Patrzcie, impreza basenowa tutaj będzie. U Smajslowa, zaproszę ją, bo ona o tym marzyła w myślach. Dobra, szybko idziemy. Haha, to jest mega ciekawe, jak oni będą w szoku. Dobra, gdzie jest? O, jest Livia. Patrzcie, ona dalej sobie tam marzy, bo ja cały czas widzę myśli. Okej, okay. Livia, chciałbym cię zaprosić. Cześć, chciałbym cię zaprosić na imprezę. Na imprezę do mnie, na imprezę basenową. Cześć. No tak, ona jest w szoku. Zobaczcie, napisała. Co? Ha, nie spodziewałaś się, co? Ja o wszystkim wiem. Ja wszystko wiem, wszystko widzę. Dobra, chodź. Chodź, pokażę ci. Serio? Ona jest teraz w szoku. Idziemy teraz. Livia, pokażę ci. Chodź tutaj. Zobaczysz. Patrz na to, co ja przygotowałem. Uhu! Impreza dla ciebie basenowa. Taką, jaką miała w myślach. Elegancko. Wow, ale się cieszy, że napisała wow. Dlatego, że w Minecrafcie, wiecie, możemy pisać i reakcję. O, patrz, jak się cieszy. Normalnie coś ona tutaj chciała pokazać. Dobra. O, tańczy. Patrz, jak tańczy. Impreza basenu. Jo, co ty robisz, Livia? Pa, jakie wygibasu. Ona się cieszy. Dobra, ej, przyznam jej kolejne myśli. Czekaj, wejdę sobie tutaj troszeczkę dalej, dobra. Ona sobie tam się bawi elegancko i teraz sobie stanę tutaj bliżej i czytamy w myślach drugi raz. Czytamy w myślach. Poważnie, uwaga, patrzymy kolejne myśli. O, zmieniło jej się. Ona chce teraz... Co? Łowić ryby? Ej, ona ma myśli łowienia ryby. Co? Nie wierzę w to. Teraz normalnie, okej. Livia... Ty chcesz... Co jest? Ona chce łowić ryby, ale na imprezie basenowej się nie łowi ryb. Livia, zobacz, widzę rybę, ryba tam pływa i widzę rybę, jak ją... Co jest, ma wędkę i skąd? Widziałem to, masz wędkę, łowi ryby, zobaczcie. O nie, normalnie ty, ona chce łowić ryby, serio, nawet wędkę wiedziałem, że ma. Ej, dobra, to jest dziwne, czytamy jej kolejne myśli, dobra, jestem ciekawy kolejnych myśli, czekaj, ona tam łowi ryby. Dobra, to ja jestem ciekawy, skąd się za bolanami, uwaga, jeszcze raz. Czytamy trzeci raz w myślach Livii, mocno czytamy i patrzymy, co tam będzie. Poważnie, uwaga. No tu się pojawi... Co? Ona ma myśli... Ej, co jest? Czemu ona ma myśli normalnie ze mną? Ja tam się całuję? Ej, patrzcie, normalnie tam jestem ja i mam buzię całowanie? Ej, nie wierzę w to, serio? Ona chce się pocałować ze mną? Nie, tylko nie to. Livia, słuchaj, może już sobie lepiej pójdziesz, co? Kończymy tą imprezę basenową. Ej, dlaczego tak do mnie blisko podchodzisz? Ej, Livia, czemu tak blisko? Nie możesz tak blisko podchodzić, wiesz co? Koniec imprezy, chowamy to wszystko, chowamy. Livia, już ja znam twoje myśli. Ej, no nie, ona wiem, co ona chce, ja to wszystko wiem. Dobra, nie idź. Ona nie chce, żebym szedł? Nie, wiesz co, ja idę, na razie. Dobra, Livia, kończymy tą imprezę, każdy idzie do siebie, pa, pa, na razie. Ej, normalnie poznałem myśli Livii. Ej, ja bym się tego nie spodziewał, że ona chce być ze mną? Ej, Livia? Ale przecież Patrycja będzie zazdrosna. Ej, a co powie na to Patty? Chodźmy do Patty. Jestem ciekawy, jak ona by na to zareagowała. Nie wiem, czy jej o tym mówić, bo wiecie, Patrycja się wkurzy. Patrycja jest moją dziewczyną, tutaj ona mieszka, zobaczcie. O, tu mieszka Patty. Cześć, Patty! Ona nie wie o tej imprezie, może jej nic nie piszmy, dobra? Ej, nic jej nie mówcie, żadnej imprezy nie było. Lepiej o tym nie mówić. Patty, halo! Jesteś? Przyszedłem. Halo. Patty! O, Smajsą, jesteś, cześć! O, cześć, Patty! To ja, to jestem, przed... Co tam słychać o ciebie? Ani, nic ciekawego, dopiero wstałem, obudziłem się i przyszedłem do ciebie. Spałem. Aha, to fajnie.
fajnie ci minął dzień, długo spałeś chyba dzisiaj. Tak, długo spałem, nic nie robiłem ciekawego, nic się nie działo, no. Aha, a co tam robisz? Bo... No ja tutaj robię porządki, widzisz, tutaj wystawiłam swoje ciuchy, bo robiłam pranie i teraz tutaj myślę, co oddam, a co nie, w czym jeszcze chodzę, a co jest dobra, mi dobre i to tak dalej. To weź mi wybierz jakieś ubrania, ja zaraz przyjdę. Weź dobra, mi, weź mi poszukaj jakieś ubrania, no. Może to sobie zostawię, to jest nawet jeszcze fajne. Schowałem się teraz za schodami i poczytamy w myślach Patty. Ciekawe, jakie ona ma myśli. Uwaga, patrzymy na nią teraz wprosto i... Myślimy mocno, żeby zobaczyć jej w myślach. Poważnie, uwaga, patrzymy i... Ona jest głodna. O, Patrycja jest głodna. Chciałaby coś do picia, do jedzenia. Dobra, ej, dobrze się składa. Mam torta. Ej, mogę dać jej torta, to się ucieszy. Mam taki tort weselny, fajny. Ej, dobra, ona się ucieszy z tego. No jestem Patty, przyszedłem. No już tutaj ci wybrałam ja, jak coś, nie? Te rzeczy. Okej, wybrałaś, co dobra. Co ty masz w rączce? Zobacz, mam dla ciebie jedzenie, jesteś głodna? Patrz na to. Patrz na to. Co mam super. Zobacz. Miałam akurat ochotę na tort. Taki wielki tort, super tort. I mam jeszcze drugi, zobacz. Muszę zjeść kawałek. Patrz, mam jeszcze tyle, patrz. Wow, ale zadasz cały, serio? Ale super pyszne, jakie wyśmienite. Tutaj jeszcze masz, możesz sobie tutaj, o, elegancko, jak? Dobre było? Ale pyszne, naprawdę, jak super, od razu lepiej mi jest, lepiej się czuję. Dzięki, Smile. Ale się ucieszyła. To było naprawdę pyszne. Jest, super, sprawdziliśmy jej przyjemność, dobra. Okej, Patty, zrobisz mi coś do picia, bo chciałbym coś do tak, picia. Tak, herbatkę czy kawę chcesz? Okej, to zrób mi tam herbatkę czy coś. Dobra, to nastawię wodę. Czytamy jej w myślach znowu, uwaga, czytamy w myślach. Czytamy w myślach, patrzymy poważnie, uwaga, patrzymy co tam będzie i... O? Ej. Ej, zaraz, ja nie jestem tam. Ej, czekaj, bo nie widzę tego, jak ona tak... O, patrzę, dobra. Ona ma myśli ze Sebkiem? Ej, to nie jestem ja. To jest Sebek. Ej, to jest mega dziwne, teraz się wkurzyłem. Teraz się normalnie wkurzyłem za to, że niech ja z nią pogadam. Dlaczego tam jest Sebek? Dlaczego? Już zaraz będzie herbatka. Patty! Co ty taki wkurzony jesteś, Smajslo? Co się stało? Wkurzony! Dlaczego? Łączy coś ciebie ze Sebkiem? No, nie! Nie, a do Sebka nie chodzisz? Nie chodzę, ja nie mam czasu, żeby chodzić do Sebka. Dlaczego ty płaczesz? A nic, już nic ci nie będę mówił. Nie chcę ciebie widzieć na razie. No? O co ci chodzi? Nie rozumiem cię. Nie chcę pytania cię... o Sebka, co? Nie chcę cię widzieć. Aha, ty nie chcesz mnie widzieć? Przed chwilą przyszedłeś i było wszystko dobrze, dałeś mi tort i teraz sobie idziesz? Bo ja widzę jej myśli. No patrzcie, ona normalnie tutaj ma myśli takie... No na razie nie chcę z tobą gadać. Idę nie, stąd. Jakiś dziwny jesteś, Idę stąd. No nie, ej, słuchajcie, poznałem myśli Patrycji i to jest, ja jeszcze idę i pokażę. Ej, idziemy teraz do Sebka, jestem ciekawy, jakie myśli ma Sebek. Dobra, ostatni nam został, ostatni Sebek ze Smilandii. Na dole Sebka nie ma, więc pewnie jest przy komputerze, ale czekajcie, na telewizorze ma włączone też Black Week na moim sklepie. Rabaty aż do minus 90% na wszystkie rzeczy. Od 25 listopada zaczynamy tydzień rabatów, największych w historii sklepu. Także pamiętajcie, Black Week na moim sklepie smajso.pl. A my idziemy teraz do Sebka, zobaczmy jego myśli. Ciekawe, jakie on będzie miał. Chodźmy tutaj zobaczyć, tam jest jego pokój, taki fajny. Dobra, idziemy teraz powoli, po cichu. Teraz składamy się. Dobra, idziemy. O, jest, siedzi. Siedzi Sebek, ale co? Ej, zaraz, na monitorze ma Patrycję. Czemu on patrzy na Patty? To jest mega dziwne. Dobra, teraz przeczytajmy jego myśli. Jestem ciekawy, co on ma za myśli. Dobra, podejdźmy tutaj, popatrzmy na niego. I... Myślimy mocno. Jego myśli chcę poznać, Sebka, poważnie. Ej, co? Zaraz. On też myśli o Patty. Co? O nie, tylko nie to. Wkurzyłem się. Mega mocno się wkurzyłem, zdenerwowałem się. Dobra, wiecie co? Biorę teraz kilofa, normalnie zatakuję go z kilofem. Sebek, wszystko widziałem! Wszystko widzę! A masz kilofa, dostajesz, rozwalę cię, słyszysz? Rozwalę cię se, chodź tu, nie uciekaj ode mnie. Niech ja cię dopadnę, gdzie ty? O, spadł mi na dół. O, ty mały jeden, niech ja cię dopadnę. Gdzie jesteś? Gdzie on uciekł? Sebek, nie, ja cię zaraz tutaj rozwalę, normalnie. Tam jesteś, widzę ciebie, tu jesteś. Do, nie, gdzie on jest? Ej, uciekł mi. O, tu jesteś, tu pływa, niech ja cię dorwę, chodź tutaj. Już jest po tobie, po Sebku, widzowie, już Sebka nie ma. Sebek już nie nagrywa od dzisiaj na YouTubie.